witamy Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jak Państwo zauważyli, to pozdrowienie ma owszem wymiar taki jeszcze świąteczny, bo jak Państwo widzą, są właśnie symbole Bożego Narodzenia, jest żłóbek, są choinki, możemy jeszcze śpiewać kolędy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w Kościele tego rodzaju tradycja może jeszcze, że tak powiem, być obecna do 2 lutego, a więc do Święta Matki Bożej Gromnicznej. Wtedy już znikną te różnego rodzaju symbole Bożego Narodzenia, przestaniemy śpiewać kolędy i wejdziemy w nowy okres liturgiczny, a w zasadzie ten sam okres liturgiczny, tylko już w takim sensie już nie bożonarodzeniowym. Poza tym też Państwo zauważyli, że to nasze spotkanie przed kamerami suwalskiej telewizji, kablowej suwalskiej telewizji ma wymiar ekumeniczny, bowiem Państwo też o tym wiedzą, że od 18 stycznia do 25 stycznia, a więc do dzisiaj, do tego dnia, kiedy ten program jest nagrywany, przeżywamy tydzień ekumeniczny. Jest to już 118 tydzień ekumeniczny. I proszę Państwa, tak jak każdy tydzień ekumeniczny ma swoje hasło, ma swoje przesłanie, ten tydzień ma także swoje hasło i swoje przesłanie. Ale zanim na ten temat, zanim na temat hasła, kontekstu tego hasła, witam oczywiście bardzo serdecznie tylko Państwa, ale także księdza pastora, który reprezentuje Kościół Ewangelicki i który bardzo proszę też niech coś rzeknie na początku naszego programu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cieszę się za to zaproszenie, by móc w tym czasie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan również z Państwem podzielić się krótką refleksją i zachęcić do tej modlitwy, byśmy wspólnie budowali nasz tutaj dom jako chrześcijanie różnych wyznań. No właśnie, to teraz wracamy, proszę Państwa, do hasła tegoż tygodnia. Jak powiedziałem, jest to tydzień, który ma miejsce już od roku 1908, a to hasło jest zaczerpnięte z Księgi, czy z Ewangelii Świętego Łukasza. Dokładnie Państwu powiem, już właśnie mniejszym to czynię. Jest to właśnie Łukasz, rozdział 10, wiersz 27, a brzmi to hasło następująco. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoją duszą, a bliźniego swego jak siebie samego. Właśnie to hasło w postaci takiego przykazania, Starego Testamentu, jest dla nas bardzo dobrze znane. Zobaczmy, właśnie to hasło do czego nas wzywa? Wzywa nas do tego, żebyśmy najpierw mieli pewnego rodzaju hierarchię wartości, jeżeli chodzi o miłość, bo miłość, proszę Państwa, jest najważniejsza. Nie chodzi o to, jak to śpiewamy w piosence, żeby mieć srebro lub złoto, ale żeby kochanym być, żeby kochaną być. Dlatego właśnie ta miłość jest najważniejsza. Ona musi być na pierwszym miejscu. I właśnie ta miłość też musi mieć pewnego rodzaju hierarchię. Dlatego też trzeba najpierw kochać Pana Boga. W jaki sposób kochać Pana Boga? Całym swoim sercem, całą swoją duszą, a uwaga, bliźniego swego jak samego siebie. Więc ja mam kochać Boga, ale też mam kochać bliźniego, a bliźniego mam kochać tak, jak kocham siebie, bo kto z nas nie kocha siebie samego? My kochamy się, proszę Państwa, że chyba, że ktoś jest tam, że tak powiem, nie do końca poukładany, że on siebie nienawidzi. No my nieraz nienawidzimy siebie z różnych powodów, jak nabroimy, jak źle coś zrobimy, kogoś obrazimy, czy jakieś tam inne krzywdy wyrządzimy, wtedy mamy siebie, jak to się mówi, w nienawiści, ale tak naturalnie to oczywiście kochamy siebie. I właśnie taką miłość, jaką kochamy siebie, mamy kochać naszych bliźnich. Bliźnich naszych, tych, którzy są naszymi siostrami, naszymi braćmi, którzy wierzą inaczej w Chrystusa, ale którzy wierzą Chrystusowi i wierzą w Chrystusa. Tak, tutaj warto też jakby wspomnieć o tym, że Jezus, dając nam te słowa, także w Ewangeliach, zmienia pewien model rozumienia słowa bliźni, bo słowo bliźni w Starym Testamencie oznaczało nikogo innego jak sąsiada, kogoś, kto był blisko. I nawet w Księdze Przypowieści Salomona znajdujemy tekst, w którym Kohelet mówi o tym, że lepszy jest bliski sąsiad niż brat daleki. A tutaj cała ta miłość opierała się wtedy, to poszanowanie i także w ramach tych relacji sąsiedzkich. Jezus jakby jeszcze bardziej uniwersyfikuje to znaczenie, przekładając tę definicję bliźniego
no, praktycznie na każdego człowieka, tak? Każe nam miłować nie tylko naszych krewnych, nie tylko już naszych sąsiadów, przyjaciół, ale także stawia wyzwanie w miłowaniu, kochaniu własnych wrogów. Co dla chrześcijan, myślę, no, jest i zawsze pozostanie ogromnym wyzwaniem, no, ale jednak chrześcijaństwo, no, chyba nie zakładało tego, że będzie drogą niczym spacer po ogrodzie, ale jednak drogą pewnych wyzwań i mocowania się ze sobą. I stąd też te słowa Ewangelii, które dzisiaj ksiądz przytoczył, by miłować Pana Boga, ale także umieć miłować drugiego człowieka, tak? Tak jak siebie samych, ale także tą miłością przebaczającą, bo sobie jesteśmy w stanie często coś przebaczyć, nawet coś grubego, a innym ludziom potrafimy mieć drobną rzecz w pamięci i nie tyle co, przecież mamy mieć amnezję i zapominać pewne rzeczy względem drugiego człowieka, ale przede wszystkim nieść przebaczenie, które uwalnia nas do tego ewangelicznego działania i do radości, która wypływa przecież także z tego żłóbka, tej radości bożonarodzeniowej, którą przeżywaliśmy, z Epifanii, którą przeżywaliśmy, którą jest tym objawieniem się Chrystusa dla całego świata. I w tym uniwersalnym spojrzeniu dzisiaj także chcemy się modlić o to, by i pomiędzy nami to, co niegdyś nie grało, nie było tak istotne jak to, że dzisiaj w tych dobrosąsiedzkich, przyjacielskich relacjach chcemy razem wspólnie o nasz chrześcijański świat walczyć i się o niego modlić. Tak, nie można być w porządku wobec Boga, jeżeli nie jesteście w porządku wobec człowieka. Ponieważ my tak uważamy, że ja kocham Pana Boga i to wystarczy. Proszę Państwa, jesteśmy wtedy w bardzo wielkim błędzie. Jeżeli ja tylko kocham Pana Boga, a idąc do Pana Boga, przewracam się przez człowieka, o którego się potykam, którego widzę w różnego rodzaju nieszczęściach, uważam, że on mi przeszkadza. Tak nie można. Nie można być w porządku wobec Pana Boga, jeżeli nie jesteście w porządku wobec człowieka. I proszę Państwa, pozwólcie, że właśnie to hasło tegoż tygodnia może, że tak powiem, rozbuduje, bo to jest hasło, które wyrwane jest z kontekstu, prawda? A my wiemy, że wyrywanie z kontekstu nie zawsze jest bezpieczne. Czasem można się różnie domyślać, tylko też bardzo proszę, jaki jest kontekst właśnie tego hasła. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus odpowiedział: co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: będziesz miał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim sercem, a bliźniego swego jak samego siebie. Jezus rzekł do niego: dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? No właśnie, tutaj już ksiądz Dawid wyjaśniał, kto jest moim bliźnim, ale teraz zobaczmy, jak właśnie Pan Jezus wyjaśnia, kto jest moim bliźnim na przykładzie Samarytanina. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przychodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Przechodził też Samarytanin, będąc podróży, również obok niego, gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewał się oliwą i winem, potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego dnia rzekł, wyjął 2 denary i dał gospodarzowi i rzekł: myj o nim staranie, a jeżeli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Który z tych trzech okazał się według twojego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Zauważmy, proszę Państwa, właśnie to miłość bliźniego, to jest właśnie tego człowieka, jest potrzebny, to nie to, że ja jego kocham, bo on mi jest potrzebny, bo on coś mi pomoże, on załatwi jakieś sprawy, ma jakieś tam szersze plecy, czy jakieś tam większe znajomości. Nie, tak, gdybyśmy myśleli i mówili, jesteśmy w błędzie, to właśnie bliźni to zwłaszcza ten człowiek, który potrzebuje pomocy. I Pan Jezus wyraźnie mówi: po czym poznaję was, że jesteście moimi uczniami, jeżeli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. Tak, tutaj jeszcze w tym kontekście tej historii ewangelicznej, którą ksiądz czytał z Ewangelii, tam też warto zwrócić uwagę, Samarytanin był człowiekiem traktowanym przez jego kultur, przez Żydów, jako podczłowiek, ale byli traktowani jako gorszy niemalże gatunek ludzi. Kapłan, lewita, no byśmy powiedzieli elita, wzory. Elita tamtego społeczeństwa, która jednak bardzo przestrzegała prawa.
Oni nie pomogli temu pobitemu, ponieważ złamaliby przepisy prawdopodobnie, dotykając kogoś umarłego, nie mogliby pójść dalej służyć w świątyni, musieliby przejść rytuał obmycia. Ich w takim reakcji serca ograniczyły przepisy prawa. Samarytanin nie żył tymi przepisami. On żył tym, co podpowiadało mu również serce. A serce, widząc kogoś w potrzebie, pchnęło go do działania, tak? Nie myślał o tym, że złamie jakiś przepis czy paragraf, czy gdzieś ktoś na niego będzie za to zły. Wykłada swoje środki i interweniuje, ratując temu człowiekowi życie. I czasami my również, myślę, że staramy się być bardzo w porządku wobec naszych jakichś praw, przepisów i tak dalej. Ale wiemy doskonale, że czasami ta pomoc no nie może być tylko suchą analizą tego, czy ja złamię prawo. Stąd też ta rozmowa z uczonym w piśmie, który sam, słysząc tą historię, redefiniuje chyba w swojej głowie to, czy przepis jest tak bardzo istotny, czy jednak to, że ten człowiek poszedł, pomógł i zauważmy, on robi, co ma zrobić, pomaga, zostawia pieniądze na utrzymanie tego chorego, ale on niczego nie żąda niczego w zamian. Nie mówi, zostawię swój adres, niech on potem do mnie się zgłosi. Robi, co ma zrobić i odchodzi dalej w swoje życie. To też jest lekcja dla nas, że to nie jest pomaganie czy zwracanie się drugiemu człowiekowi, nie powinno opierać się na naszym oczekiwaniu wdzięczności, ale na wykonywaniu naszych powinności. My powinniśmy być pomocni, powinniśmy ratować drugiego człowieka, ale nie oczekiwać pomocy. Wdzięczności, bo nasza wdzięczność płynie z naszej wiary i od Boga, to co otrzymujemy, a nie szukania tutaj na ziemi tego, żeby teraz dałem, to teraz wymagam. No nie, chciejmy zawsze być tymi, którzy idą i z tą Ewangelią, którą ksiądz przytoczył, rzeczywiście żyją. Miło, jak ktoś nieraz podziękuje, ale jak tego nie ma, wiemy, że mamy podziękowanie i nagrodę w niebie daleko piękniejszą niż każde ludzkie możliwe podziękowanie i zaszczyt i tytuł i funkcja i jakiekolwiek tutaj wystawianie nas dzięki temu, co robimy na jakąś górę, nie? To tutaj Ewangelia, myślę, jasno nam daje tą nadzieję, w której będziemy się poruszać. Tak, no właśnie, tutaj chodzi o prawo. Prawo trzeba przestrzegać, po to ono jest, czy to prawo Boże, czy prawo ludzkie, ale trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest człowiek dla prawa, tylko prawo jest dla człowieka. Czasem prawo trzeba złamać, dla wyższego celu. I tutaj, gdyby właśnie ten lewita czy kapłan, gdyby to prawo złamali, pomogli mu, na pewno by nie podpadli u Pana Boga. Owszem, u prawników, u uczonych w piśmie by podpadli, ale trzeba mieć właśnie taką znowu tu hierarchię. Jeżeli dzieje się coś nadzwyczajnego, jak gdyby prawa są zawieszane, zobaczmy, pojazd uprzywilejowany, karetka pogotowia. Ona jedzie na sygnale, bo wiezie chorego, czy wiezie umierającego i tutaj ona prawa zawiesza. Ta karetka zawiesza prawa. Nieważne, czy światło jest czerwone, czy zielone, jest właśnie taki specjalny korytarz życia, ludzie ustępują, kierowcy ustępują, więc prawo zostaje zawieszane. I właśnie ten przykład o tym Samarytaninie jest właśnie wezwaniem dla nas, że my owszem, mamy prawo szanować, bo ono jest, tak powiedziałem, świętą rzeczą, ale prawo musi mieć świadomość, że to właśnie ono jest dla nas, a my nie jesteśmy dla tego prawa. Dlatego też właśnie w tym tygodniu, który obecnie przeżywamy, który się dobiega końca, w święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła, jest właśnie okazją do tego, żebyśmy zastanowili się, jak to właśnie jest z tym prawem, które nas obowiązuje. Czy my je szanujemy, czy my je przestrzegamy, czy my je omijamy. Taka refleksja, taki rachunek sumienia, taki remanent przy okazji. No i właśnie to hasło jest bardzo ważnym hasłem. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ono stawia na miłość. Jesteśmy w Kościele Chrystusowym. Zobaczmy przesłanie z ubiegłego roku duszpasterskiego. Wierzę w Kościół Chrystusowy, nie Kościół katolicki, czy prawosławny, czy ewangelicki. A hasło tegoż roku duszpasterskie, jak brzmi? Uczestniczę w życiu Kościoła. Nie ma tam powiedziane w życiu Kościoła katolickiego, ale w życiu Kościoła, więc ten Kościół Chrystusowy, ten Kościół, który założył Chrystus, my do niego należymy. To jest nasz Kościół i mój Kościół jako katolika i twój, Dawidzie, Kościół jako ewangelika. Również wyznajemy Kościół powszechny, czyli katolicki. Katolicki, no ale to właśnie tak. Ale nie w rozumieniu. Ale nie rozumieniu. Rzymsko-katolicki. Tak. No. Ale tutaj ten uniwersalizm, no myślę, że całe te spotkania modlitewne, tygodnia modlitwy jednych chrześcijan, polegają się na tym, że my nie zostajemy tylko w takich swoich bastionach, gdzie próbujemy wszystkie rzeczy spełnić, ale pokazujemy, że właśnie pewne rzeczy nas porządkują, nasze, nie wiem, liturgie i przebieg mszy czy nabożeństwa,
ale są formuły, kiedy spotykamy się razem, kiedy razem się modlimy, kiedy wzajemnie głosimy dla siebie Boże Słowo, dzielimy się Ewangelią. To jest najpiękniejsze przesłanie tego tygodnia. Wychodzenie spoza tego, czasami dla niektórych wręcz aż strefy komfortu, gdzie wszystko musi być tak dokładnie poukładane, i pokazanie także naszym wiernym, że są miejsca w Kościele, czy jest w ogóle to miejsce w Kościele, by wspólnie razem się spotykać i się modlić, bo nikt nie mówi, że to ma być w Kościele. Czasami jak mamy wspólną pracę gdzieś tutaj, porządkowania cmentarzy różnych wyznań, czy inne wspólne prace, wspólna modlitwa, najprostsza, Ojcze Nasz, która nas, że tak powiem, wszystkich łączy, jest tym, co jest... Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. No proszę Państwa, cudowna modlitwa, której nauczył nas Jezus Chrystus, którą właśnie przed chwilą wspólnie skierowaliśmy do Pana Boga, do naszego Ojca, i Twojego Ojca, i mojego Ojca, Ojca Pana Redaktora, i Ojca nas wszystkich, Ojca nas wszystkich. Dokładnie. I tutaj jeszcze jedna rzecz w kontekście tych słów, które dzisiaj mamy jako hasło. Pamiętajmy, że Jezus już nie na tylko nazwał swoich uczniów uczniami, ale nazwał ich przyjaciółmi. Jesteśmy dziećmi Pana Boga, jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa. Jesteśmy ludźmi, którzy, wobec których jest tak wiele napisane również w Piśmie Świętym. I powinniśmy te hasła jak najgłębiej przeżywać w sobie i patrzeć na drugiego człowieka nie jako, nie wiem, na konkurencję, na problem, na kogoś, kto gdzieś według nas błądzi, ale szukać w nim tego, czego pragnął zawsze znaleźć w drugim człowieku Chrystus. Człowieka, który zmierza do Boga. Czasami się pogubi, czasami nie wie, gdzie jest, ale to my przecież przychodzimy jako posłani przez Jezusa, by tym ludziom wskazać tą wspólną drogę, którą my również zmierzamy. A ta modlitwa jest czymś, co zawsze będzie łączyć, i mam nadzieję, że będzie zawsze tym momentem, w którym jak rodzeństwo, czasami nie do końca się zgadzające w różnych tematach, jednak siadamy razem przy wspólnym rodzinnym stole, tak jak to miało miejsce przecież chociażby w Wigilię, tak, czy w święta. Spotykaliśmy się z najbliższymi po to, żeby razem stać w modlitwie, razem siedzieć przy stole, cieszyć się tym radosnym czasem dla nas wszystkich. Także łączy nas, proszę Państwa, bardzo dużo. Łączy nas Pismo Święte, łączy nas Ewangelia, ta cudowna modlitwa, Ojcze Nasz, łączy nas Chrystus, wiara Jemu, wiara Jego, wiara w Niego. Łączy nas to, że jesteśmy właśnie w tym Kościele, który On założył. Potem stało się to, co się stało. To jest bardzo brzydkie, bardzo bolesne. Ale jak to powiedział sługa Boży, biskup Łoziński, nie bójmy się plam na obrazie przeszłości. Nie dadzą one wklęśnięć, ale dadzą wypukłości. No właśnie, te plamy są. Te plamy są. One na pewno nie dają powodu satysfakcji, ale są po co właśnie taki tygodni, ten tydzień, żebyśmy szukali tego, co nas łączy. Papież święty Jan Paweł II powiedział, ta jedność w różnorodności. Właśnie ta cudowna jedność. My tutaj jesteśmy w takiej jedności. Mamy swoje wyznania, prawda? Mamy swoje kościoły. Jesteśmy, jakby nie patrząc, bardzo różnorodni. Tak jest, ale ta różnorodność. Tak, i proszę Państwa, też warto zauważyć właśnie ten tydzień ekumeniczny, który dzisiaj dobiega końca. On rozpoczął się w takim bardzo ważnym dniu. Był poprzedzony przez Dzień Judaizmu, a było to 17 stycznia. A właśnie jutro będzie też taki dzień, czyli 26 stycznia. Będzie to Dzień Islamu w Polsce. Zobaczmy, te właśnie takie klamy, takie widełka. W tych widełkach znajduje się właśnie tydzień ekumeniczny. Kochani, no czas nas dobiega końca. Cieszymy się, że mogliśmy się spotkać w tym tygodniu. Ojcze, pastorze, księże Dawidzie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję za zaproszenie. Tak jest, no zaproszenie wspólne. Dobrze, że powróciliśmy do tych spotkań, bo kiedyś Państwo pamiętają, one były takie bardziej, że tak powiem, rozbudowane. No ale dobrze i to, że tak jest. Więc skoro jesteśmy jeszcze w atmosferze Bożego Narodzenia, to proponuję, żebyśmy zakończyli. Owszem, udzielili błogosławieństwa, ale żebyśmy zaśpiewali chociaż jedną zwrotkę kolędy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana.
czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. I to nas też łączy, te piękne kolędy, ten piękny żubek, to cudowne Boże Narodzenie, to wszystko właśnie, co łączy się z nocą betlejemską, to nas łączy. I za to, proszę Państwa, Bogu niech będą dzięki. Teraz Ojcze Dawidzie, Ojcze Pastorze, bardzo proszę, udzielmy błogosławieństwa Bożego tym, którzy nas oglądali, tym, którzy nas słuchali. Bardzo dziękujemy oczywiście, życzymy wszystkiego najlepszego. No są ferie, pamiętajmy o tym, są ferie zimowe, młodzież pozdrawiamy, dzieci pozdrawiamy, pozdrawiamy oczywiście nauczycieli. Jeszcze sporo czasu do zakończenia ferii, bo aż do 5 lutego, także ten czas niech będzie bezpiecznym i spędzonym aktywnie. Nie leżmy przed telewizorem, nie leżmy na kanapie, nie oglądajmy za dużo internetu, nie wchodźmy tam. Czas jest ten dany po to, żeby był ruch, ten ruch aktywny. Czyli obejrzyjmy ten program i w miasto. Oczywiście. A na ten spacer, wymarsz, cokolwiek sobie zaplanujemy, przyjmijcie, drodzy Bożego błogosławieństwo. Niech Ci błogosławi Pan i niech Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci swój pokój. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem i w Chrystusie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Pozdrawiamy ekumenicznie. Zostańcie z Bogiem. Z Bogiem. Z Bogiem. Z Bogiem. Dziękuję.